Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Odczytaj z kartki długości przyprostokątnych narysowanego trójkąta i oblicz długość przeciwprostokątnej. I mamy pierwszy trójkąt ABC, w którym należy odczytać, jak długie są przyprostokątne. Wiemy, że dwie krateczki to jest 1 cm, więc tutaj już możemy popatrzeć, że długość przyprostokątnej AC to jest 1 cm, ponieważ mamy tylko dwie krateczki. Długość boku AB to są 2 cm, więc trzeci bok CB to jest ta przeciwprostokątna. Możemy wstawić x, tak? I skorzystam z stwierdzenia Pitagorasa, które mówi: suma kwadratów dwóch przyprostokątnych równa się kwadratowi przeciwprostokątnej. W związku z tym 2 do potęgi drugiej dodać 1 do potęgi drugiej równa się x do potęgi drugiej. Dwie przyprostokątne dodaję. I teraz 2 razy 2 to jest 4, dodać 1 razy 1 to jest 1, równa się x do potęgi drugiej. 4 plus 1 to jest 5, równa się x kwadrat. Na obie strony nakładam pierwiastek, więc mamy pierwiastek z 5 równa się pierwiastek z x kwadrat. Tu ładnie nam się kwadrat z pierwiastkiem skraca, więc wychodzi, że pierwiastek z 5 to jest x. Zmieniam strony. Zamiast x teraz piszę po prostu długość odcinka BC wynosi pierwiastek z 5 cm. I kolejny trójkąt. Mamy również tutaj podane, to znaczy nie podane, tylko odczytamy z rysunku długości przyprostokątnych. Jedna przyprostokątna KL ma długość 1,5 cm, natomiast KM to mamy 2 cm i przeciwprostokątna LM ma długość x. I teraz ponownie stwierdzenia Pitagorasa. Dwie przyprostokątne podnoszą do kwadratu, dodaję je, równa się trzeci bok podniesiony do potęgi drugiej, czyli x do kwadratu. I teraz 2 do potęgi drugiej to jest 4, dodać 1,5 do potęgi drugiej to jest 2,25, równa się x kwadrat. 4 plus 2,25 to jest 6,25 setnych, to jest x kwadrat. Na obie strony nakładam pierwiastek. Mamy pierwiastek z 6,25, to jest x kwadrat. Pierwiastek z kwadratem się skraca, a pierwiastek z 6,25 to jest 2,5. I odwracam strony, x to się równa 2,5 cm. I ta przeciwprostokątna nazywała się LM, więc LM ma długość 2,5 cm. Czyli mamy obliczone już długości przeciwprostokątnych. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.